Prawie 400 tysięcy złotych kosztowały nowe, świetlne dekoracje świąteczne, które niebawem pojawią się na ulicach naszego miasta. Jak to będzie wyglądało, no to pozostawię w tajemnicy to uroczyste uroczysty Termin uroczystego rozświetlenia tego wszystkiego. Mniej więcej jest już znany. Mniej więcej oznacza prawdopodobnie dzień 6 grudnia. W kilku punktach miasta już zaczynają się pojawiać pierwsze ozdoby, ale póki co na spektakularny efekt musimy poczekać. Dekoracje pojawią się na ulicy Kościuszki, a dokładniej w Parku Konstytucji 3 maja. Staną tutaj dwa polarne niedźwiedzie, z których jeden to około 4-metrowa figura, drugi, nieco mniejszy. Im będą dwie góry lodowe. Na placu Marii Konopnickiej królowała będzie nieco inna stylistyka. Trójwymiarowe bombki. Trzymetrowa metrowa z ponad trzema tysiącami diod. Druga, większa, około czterometrowa, złożona z niemal 5,5 tysiąca punkcików świetlnych. Prócz nich. Kilkanaście 30-centymetrowych kul świetlnych i dwie dekoracje w kształcie prezentów. Zupełnie nowe światełka zalśnią też na supalskim ratuszu i w jego najbliższym otoczeniu. Stare dekoracje będą nadal wykorzystywane. To nie jest tak, że, że coś, co jeszcze działa, będzie wymieniane na, na, na nowe. Nie, te dekoracje, które są już wyeksploatowane, tylko stare, kilkunasto albo czasami e, kilkuletnie, to w zależności od, od jakości tego, tych urządzeń. No wiemy, jak, jak zachowują się e, lampki na naszych choinkach, że nagle się okazuje, że w tamtym roku działały, a w tym roku już nie chcą. Także to tak, tak samo tutaj jest. Te wszystkie dekoracje świąteczne są złożone do Zarządu Druku Zieleni, są przechowywane przez okres wiosenno-letnio-jesienny tutaj u nas w magazynie i po Konserwacji, ewentualnie drobnych naprawach, jeżeli to takie dekoracje wymagają, no to są wywieszane z powrotem. Choć wydatek na świąteczne ozdoby był spory, to chyba nikt narzekał nie będzie. Nowe światełka i figury, miejmy nadzieję, że ocalają przed zapędami wandali i będą cieszyły oczy Suwalczan nie tylko przez chwilę.